chyba te dzieci mnie będą denerwować. Co ona robi? Może będę mógł ten... na telewizję. I słyszycie to? Ale oni mają głos. No tutaj ma jakąś, nie wiem co to, tą rzeźbę? To jest, nie wiem po co im. O, Penny, o, tylko zobaczę, czy twoi rodzice są. Nie, a to git. Tylko nie przychodź. O nie! Ty dzieci. Co tu robisz, wujku? Już złodziejem, Zuzi. Jestem zarządcą tego budynku. Tylko nie mów mamie, jaki tu bałagan. Jest zawsze tak samo. Nie wiem. Wszystko posprzątam. Umowa stoi. O, lubi się bawić. O, co mój kotek? Kotę. Czym? Kot nakaz. Ej, fajnie jakby on mógł mi pomagać w tych zadaniach. Daj smakołyki z puszki. Miau. Okej. Ciężkie jest takie mówienie. Bardzo. Nie wiecie nawet jak. Tu. O, co ten? Na ciebie próbki. Jaki głos. Nie odwzoruję tego. Dzień dobry, jak pan się ma? Dobrze, a pan? Chciałbym życzyć panu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale w obecnym stanie rzeczy mogę jedynie oferować wyrazy współczucia. Nie powiedziałbym, że ma pan 85 lat. Wygląda pan na młodszego. Tak się składa, że nie mam nawet 65. No ale ma dzisiaj 65. Co? Jak? Jak to się stało, że się pomyliłem? Nie pan się pomylił, tylko ministerstwo. Aha, zatem poprawię swój rejestr i będzie pan miał mnóstwo czasu przed wizytą w okropnym centrum eutanazyjnym. To wie, może za kilka lat już go nie będzie. To z pewnością tymczasowe rozwiązanie. Nic na świecie nie jest tak trwałe jak tymczasowe rozwiązania. Zadzwonili z Ministerstwa Troski. Według nich dane się zgadzają. A nawet gdyby się zorientowali, że mają błąd, nigdy się do tego nie przyznają. Ponieważ nasz wspaniały kraj i mądry wódz nie popełnia błędów. Na Boga, tak mi przykro. Proszę się tym nie przejmować. To moje życie i mój problem. Pan ma dość na głowie. No ma dziecko. O, czego chce? Czy czegoś pan potrzebuje? Jeśli można, chciałbym o coś poprosić. Śmiało. Zuzia niedługo skończy 6 lat. Chciałbym wyprawić jej przyjęcie. Okej. Odkąd zobaczyła fajerwerki w dzień powszechniej
szczęśliwość. Wciąż powtarza, że znów chciałaby je zobaczyć. Czy mógłby pan je dla niej zdobyć? Zobaczę, co się da zrobić. Oksi! A co to? Nie, mam się zgłosić do centrum auta z innego. Czy znam jakiś ratunek, a nie rachunek? Brawo. Okej. Bo. Przyborut. Okej. No, to jest... Jaki fart w ogóle? Idź tu. Co to nie ma? Złażę. Tu? Ale to jest... Ja cię przestraszyłam, tak na serio. Ale najważniejsze, że wzięliśmy. Dobra. Ale na serio. To może wystraszyć. No Marię nie mamy. Ty chyba nie będę mieć. Bo po co? W łóżku dziecka. Chociaż oni w telewizorze mieli buty, więc oni to są do wszystkiego zdolni. A jest. Może mi się przyda. Weź to. Nie wiem. Teraz tylko na tego. Tego gościa. Dziwnego. Nie ma zaświadczenia. Okej. I ja oddaję te. Te. Oddaję. Okej. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. A więc pa. Halo, halo. Tutaj NGX z przyszłości. Nie, nagra mi się dalsza część filmu, ale tam później prawie nic się nie działo, tylko zebrałem wszystkie próbki i ten. I oddałem kurierowi i skończyłem nagrywać.